Jak przebiega proces gręblowania wełny? No tak, musi być ta wełna rozczochrana, rozczechrana. No i potem się daje na te gręble, na ten sprzęt. Nie rozczochrana, rozczechrana. Rozczechrana. Rozczechrana, się grępluje. To jest pokrętło. Równolegle. Wełna ma być ułożona równolegle, a potem znowu w drugą stronę. Równolegle. No i tak. To się robi podłużna taka, nie? I lepiej jest nitka idzie. Lepiej nitka się wszędzie, no trzeba to umieć. No i można sobie zrobić skarpetki, sweterek, to co chce. Jak jest ładnie naprzędzione, no to... A kto panią tego uczył? Mnie rodzice uczyli, mamusia. Tak jak mówiłam, nie nas było 8, to mamusia zrobiła dla wszystkich skarpetki, sweter, no szalik nie, no bo to jednak wełna to gryzie. Ale taki to żeśmy nosili, trzeba było nosić, bo nie było w czym chodzić. Nawet kapcie takie po domu zrobiła umia na szydełku, tak grubo uprzędzione i to było cieplutkie. No.